Siema, kolejny spontaniczny wypad na rybki po pracy. Mam jakieś 4 godziny łowienia, postaram się łowić jakieś 4, może 5 miejscówek. Oczywiście poszukamy szczupaków, bo jak widzieliście na ostatnim filmie, troszkę się odpaliły na moim jeziorze. Także zapraszam do oglądania. No i jestem na pierwszym miejscu. Na początek idzie mój szczęśliwy szaptis. Rybki troszkę się odpaliły, także jest jakaś szansa. 4 godzinki to całkiem sporo. Nie będą brały na te duże przynęty, to założę tego longhorna, na którego łowiłem ostatnio. Naprawdę fajnie się sprawdził. O, tam już płciutko. Tak, tu już jest góreczka. Stoję na samej krawędzi i będę starał się obłowić właśnie sam kancik, czyli końcówkę tego zielska. Słuchajcie, pogoda jest naprawdę rewelacyjna na duże szczupaki. Chociaż chyba większość ludzi uważa, że powinno być pochmurno, deszczowo i tak jesiennie, że tak powiem. Natomiast u mnie zawsze się sprawdza to, że jak jest słońce i falka taka średnia, to te fajniejsze sztuki naprawdę odpalają się lepiej. Chyba wszystkie większe szczupaki, które złowiłem, były złowione właśnie w taką pogodę. Czyli słonecznie, troszkę wiaterku. Dlatego jestem dobrej myśli, bo to właśnie o takie warunki mi chodziło. Szkoda, że tak mało czasu jest. To jeszcze jakieś pół godzinki i lecę na następne miejsce. Teraz założyłem longhorna, dlatego że szaptis uzbrojony w 2 kotwice bardzo zbierał zielsko. Dwójka z tyłu i przynęta spadając, już tak tego zielska nie zbiera. Mocne branie na longhorna, nie jest to duża ryba, ale przywalił. Ohoho, szalony. Nieduży szczupak, ale naprawdę waleczny. Fajny. Nie no, nie jest taki mały. Może około 70 cm. O kurczę. Piękny. No. To mi się podoba. Zawsze zabierajcie ze sobą takie gadżety do odhaczania. To jest naprawdę bardzo ważne. Równe 70 cm. O, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Równa 70-eczka.
Pięknie. Świetny początek. Jak widać, longhorn i bardzo agresywne prowadzenie przynosi efekty. Także działamy dalej. Longhorn już bardzo skontuzjowany, ale spróbuję jeszcze wykonać kilka rzutów. Ale spokojnie, mam jeszcze kilka w podobnych kolorach. Także jest ok. Ale naprawdę teraz na początku sezonu te szczupaki tak walą w te przynęty. To są dosłownie atomowe branie. Gdyby to nie była ta pora roku i bym nie wyciągnął tej ryby, to na 100% powiedziałbym, że to był sandacz. Kurde, słuchajcie, była ryba, ale o Jezu, nie czułem w ogóle brania. Myślałem, że to zielsko. Masakra. Bardzo delikatnie wziął na granicy zielska, dlatego myślałem, że to po prostu jakaś kępa. Szkoda, no. To nic. Kolejne bardzo mocne branie. Masakra, co się tu dzieje. Nie wiem, czy ta guma jeszcze coś tu wytrzyma. Jest następna rybka. Mały szczupaczek. Ale chyba wymiarowy. Sami do zbrojca. O, sam się wczepił elegancko. Jestem już na trzecim miejscu. Na drugim niestety zero kontaktu z rybą. Tu też jest taka podwodna góreczka, porośnięta roślinnością. Tylko nie mam pojęcia, od której strony wpłynąłem. Ale chyba rzuciłem centralnie w środek. Tak. Szczerze mówiąc, na tej górce to nie przypominam sobie, żebym złowił jakąś rybę. Ale to nie znaczy, że takie miejsca trzeba omijać. Wiele razy tak było, że w miejscach, w których kilka lat nic nie było, nagle pojawiały się fajne ryby. Niestety kolejne miejsce obłowione. I tutaj również zero kontaktu z rybą. I wpadłem sobie na taki pomysł, że skoro w innych miejscach nie biorą, to wracam sobie na tą pierwszą miejscówkę. Chociaż po prostu może już być taka godzina, że ryby już nie są aktywne. Ale co mi zależy. Wracam na miejscówkę, od której zaczynałem. Próbuję tam, aż do końca. Mam jeszcze jakąś godzinkę łowienia, także wykorzystam tą godzinę na tamtym miejscu. No i jestem z powrotem na tej pierwszej miejscówce. Tu porzucam jeszcze jakieś pół godzinki. Będę uciekał do domu.
Także nie będę Was już zanudzał. Jeżeli coś się będzie działo, to oczywiście to nagram. A jeżeli nie, to widzimy się w następnym filmie, czyli zapewne jutro, bo jutro po pracy też prawdopodobnie wybiorę się na wodę, jeżeli pogoda na to pozwoli.